Dobra, super, już widzę, że oko patrzy. Więc tak, więc jeżeli kogoś temat interesuje, zapraszam. Na dole macie konatolesiewicz.pl. Jakby ktoś chciał więcej o tych badaniach poczytać lub o Spiral Dynamics, to zapraszam. Aczkolwiek też dzisiaj postaram się tak w miarę przystępnie, szybko i kompleksowo o tym przejść. No to może zacznijmy od początku, jak w ogóle te systemy wartości, w ogóle od definicji. No bo tutaj mówimy kultura organizacyjna, wartości, systemy wartości. No już pewnie z kontekstu wiecie, że systemy wartości to nie jest to samo co wartości. Jak to się przekłada na kulturę organizacyjną? Tutaj mamy taki bardzo prosty slajd, model Edgara Scheina kultury organizacyjnej, gdzie są takie trzy podstawowe poziomy. No i tutaj użyję takiej metafory cebuli, że mamy właśnie tą część najbardziej zewnętrzną, to są te artefakty kulturowe, czyli wszystko to, co w organizacji widać gołym okiem, tak? Czyli jakieś procedury, polityki, budynki, rytuały, ceremonie. No i te wszystkie rzeczy wychodzą z czegoś i one zazwyczaj wychodzą właśnie z takich deklarowanych wartości. No i na przykład to jest to, co firmy uważają za ważne. Czyli na przykład to może przyjąć formę jakiegoś, nie wiem, kodeksu etycznego lub tego, co po prostu w tej firmie jest uważane za istotne, na przykład, nie wiem, jakość, proklienckość czy coś. I to jest super, to jest poziom, na którym zazwyczaj zatrzymujemy się, kiedy mówimy o zarządzaniu przez wartości i wartościach w organizacji. Jest to świetne, aczkolwiek też trzeba mieć świadomość, że jeszcze jest coś głębiej, jak wejdziemy jakby w to jądro cebuli, że tak się wyrażę. Że są jeszcze pewne takie fundamentalne założenia, które często są nieświadome, ciężko je złapać. I właśnie to są te systemy wartości, które wpływają na to, jak postrzegamy wartości i później, jakie z tego budujemy struktury. Więc dzisiaj przez ten krótki czas zaproszę Was do tego, żebyśmy porozmawiali sobie właśnie o tych systemach wartości, które są takimi sposobami widzenia świata i takimi bardzo silnymi filtrami, przez które, że tak powiem, interpretujemy rzeczywistość. No i jeżeli mówimy o Spiral Dynamics, no to trudno nie powiedzieć o profesorze Gravesie, od którego wszystko się zaczęło. Jest sporo solidnych badań za tym wszystkim, o czym będę dzisiaj mówił, aczkolwiek niestety nie mamy czasu na rozmawianie o nauce, ale jakby ktoś chciał ze mną o tym porozmawiać, to zapraszam później na maila, czy coś, zawsze o tym bardzo chętnie porozmawiam. Profesor Graves w latach tych 50., 60. był profesorem psychologii na Union College w stanie Nowy Jork. No, jak kończył te swoje wykłady, no to cykl seminaria i cały semestr, to go studenci pytali: Panie profesorze, wszystko bardzo fajnie, która z tych wszystkich teorii psychologicznych jest prawdziwa? No i profesor Graves nie był w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, czy Freud miał rację, czy Pawłow miał rację, Maslow, czy ktoś tam jeszcze inny. No i tak go to frustrowało, że postanowił sam uruchomić swoje badanie, zadać sobie takie pytanie: czym cechuje się psychologicznie zdrowy człowiek? Spore pytanie. Profesora też to zatkało na kilka dobrych dekad. W każdym razie w ramach tych badań odkrył, że jest kilka takich różnych światopoglądów równoległych, które wszystkie w pewnym sensie są definicjami zdrowego, dojrzałego psychologicznie człowieka. Później te definicje wyewoluowały w te systemy wartości, o których będziemy dzisiaj rozmawiali. I odkrył, że jest trochę coś więcej niż taka nasza preferencja, czy nawet osobowość. To jest po prostu nasza taka struktura, też zaszyta w naszym ciele, w naszym mózgu, w tym, jak przetwarzamy emocje i tak dalej, które no, bardzo wpływa na to, jak w ogóle wchodzimy w interakcje z otoczeniem. No i on odkrył, że te systemy wartości są kształtowane przez warunki życiowe, czyli jest to model ewolucyjny, o tym też będziemy chwilę rozmawiali. No i też on też odkrył, jak w ogóle te systemy wartości się tworzą. I on zobaczył, że te systemy wartości potrafią się zmieniać w trakcie życia osoby i że jak się zmieniało, to też się zmieniało w taki konkretny wzorze, stąd ta cała spirala, o której zaraz będziemy rozmawiali. Ale zanim przejdziemy do konkretnej przykładu, no to trzeba powiedzieć o kontynuatorach profesora Gravesa, którzy de facto stworzyli Spiral Dynamics, bo profesor Graves umarł niestety, ponieważ był już dosyć stary, kiedy zaczął tę całą przygodę. Kontynuatorzy Chris Cowan, Don Beck, Nelson Mandela nie jest kontynuatorem Gravesa, ale zaraz wytłumaczę, czemu znalazł się w tym jakże świetnym towarzystwie. Chris Cowan, Don Beck wzięli pracę Gravesa naukową, trochę ją tak zmakdonaldyzowali, uprościli, i żeby się nadawała do konsultingu. Dodali kolorki, o których będziemy rozmawiali. No i w dużej mierze spopularyzowali to podejście, także słyszymy o nim także i dzisiaj. Nelson Mandela. A, jeszcze taka ważna rzecz, że oni dodali taką rzecz, że
te systemy wartości są takimi jednostkami kultury, która sama się replikuje. To się nazywa memetyka i o tym niestety dzisiaj nie będziemy też rozmawiali, bo nie ma trochę czasu, ale istotne jest to, że będziecie zobaczyli, że zobaczycie, że czasami będziemy skakali po poziomach analizy, że czasami będziemy rozmawiali o sobie, czasami o zespole, a czasami o narodzie. I to nie jest jakby taka frywolność metodologiczna, to jest, że tak powiem, w ramach tego podejścia. No i właśnie jak już padło to słowo naród, Nelson Mandela, Don Beck wspierał Nelsona Mandelę w takim słynnym projekcie konsultingowym, gdzie rozmontowywali apartheid w Afryce Południowej. W latach, to był 1995 bodajże. No i tam na przestrzeni kilku lat Don Beck odbył bardzo wiele wycieczek do Afryki Południowej, gdzie właśnie pomagał Nelsonowi jakby wyjść spoza tej polaryzacji, że mieliśmy tych czarną ludność rdzenną, białych napływowych Afrykanerów. No i oni właśnie używali Spal Dynamics tych kolorów do tego, żeby no, wyjść poza tą polaryzację, projektowali ustawodawstwo na bazie tego, projektowali wydarzenia takie sportowe, międzynarodowe. No i też dla Nelsona to było coś takiego bardzo żywego, bo on miał taki kajecik i tam właśnie miał taką ściągę, że no to teraz dostarcz tą umowę, to przemówienie niebieskie, teraz dostarcz to przemówienie tam czerwone i tak dalej, i tak dalej. Więc dla niego to było coś takiego bardzo, bardzo prawdziwego i bardzo żywego w tamtym czasie. Kilka zastrzeżeń, będziemy mówili o rzeczach głębokich. Ludzie to więcej niż kolor, nie można, że tak powiem, ludzi do kolorku uprościć. Zazwyczaj są w nas aktywne różne systemy wartości, chociaż zazwyczaj mamy dwa dominujące systemy wartości, na bazie których, że tak powiem, podejmujemy codzienne decyzje, wchodzimy w interakcje i te systemy także mogą troszeczkę się zmieniać w zależności od jakiegoś, nie wiem, wydarzenia chwilowo lub też mogą zmieniać się na dłużej, jeżeli to jest jakaś bardziej stała zmiana naszych warunków życiowych. Dobrze, słuchajcie, no to w takim razie przejdziemy do pierwszego kolorowego obrazka. Widzicie tutaj, mamy tą spiralę rzuconą tak na rzut dwuwymiarowy. No i tutaj widzicie, że tych systemów wartości jest 8. My głównie będziemy rozmawiali o 6, od purpurowego do żółtego łącznie, ponieważ one są najistotniejsze w kontekście organizacji. Może taka króciutka na temat nomenklatury, bo wiem, że większość z Was, no i też z nas, no bo też jestem częścią społeczności turkusowych śniadań, no jest dobrze zaznajomiona z książką Lalu. On używa typologii kolorystycznej Wilbera. Wilber oczywiście swoją pracę też bazował na pracy Gravesa, ale kolorki się trochę różnią. Tak więc jak mówimy o tym turkusie Lalu, no to tutaj mówimy o żółtym kolorze, a niebieski no to jest bursztynowy. Reszta w dużej mierze jest podobna. Tutaj turkus, Spiral Dynamics, no tutaj Lalu o nim nie wspomina. Więc to jest takie, że tak powiem, taki disclaimer odnośnie samych kolorów. Dobrze, więc zostało powiedziane, że te systemy wartości, one się tworzą w odpowiedzi na różne problemy życiowe. Tak? Więc każdy system wartości rozwiązuje jakiś problem, ale też tworzy jakiś inny problem. I w tym momencie kolejny system rozwiązuje poprzedni, ale też tworzy nowy. Więc zaraz sobie przejdziemy po tych systemach po kolei, opowiemy sobie trochę o ich charakterystyce, ale jakby to będzie ten wzór, który się tutaj będzie pojawiał i pokazywał. Też warto wspomnieć o to, że mamy, powiedzmy, prawe skrzydło spirali i to są te kolory chłodne. I to są systemy wartości nakierowane na spójność grupy. To jest też coś, co sobie zauważycie później. I też kolory ciepłe, które są nakierowane bardziej na autoekspresję. Więc tutaj, powiedzmy, osoby czy organizacje, które będą miały tutaj takie dominujące kultury lub systemy wartości, będą miały trochę inne podejście do autonomii, pracy zespołowej i tak dalej. No ale dobrze, słuchajcie, czas nas goni, materiał jest sporo, jest on szalenie ciekawy, więc wgryźmy się już może w soczystość tego systemu. Ja może króciutko opowiem jakby ten system beżowy, bo o nim nie będziemy mówić zbyt dużo. To był, powiedzmy, ten system taki
najbardziej podstawowy, tutaj możemy cofnąć się oczami wyobraźni do Neandertalczyków, kiedy wtedy warunki życiowe były takie, że ludzie głównie potrzebowali zadbać o bazowe potrzeby. Jedzenie, spanie, schronienie. No i w momencie, kiedy oni, że tak powiem, już opanowali, już ewolucyjnie zaadaptowali się do tych warunków, no to wtedy powstała potrzeba większego bezpieczeństwa. No i wtedy ludzie zaczęli sobie ewoluować dalej i wyewoluowali właśnie do systemu właśnie purpurowego, zwanego czasami takim systemem plemiennym lub rodzinnym. O, tutaj widzę, o fajnie, możemy robić notatki. Rewelacja. No i tak, i ten, no dobra. Zawsze jakieś komentarze, że tak powiem, można sobie dopisać, czemu nie, będzie jakiś element interakcji. Zawsze też możecie wpisywać coś na czat, żeby to było takie troszeczkę bardziej interaktywne. No dobra, wracając jakby do purpury, no to był taki system wartości, który w dużej mierze właśnie jest nakierowany na właśnie to bezpieczeństwo, takie więzi plemienne, rytuały, ceremonie, takie tradycje. To powiedzmy był ten pierwotny, że tak powiem, powód powstania. No i faktycznie taka plemienna więź zapewniła to bezpieczeństwo. Obecnie to widzimy właśnie w takiej właśnie rodzinności, tradycyjności, właśnie takim dużej orientacji na rodzinę i taką bliską właśnie grupę i takie bliskie więzi. I ten system bardzo fajnie zapewnił właśnie jakby to przetrwanie i to bezpieczeństwo. Aczkolwiek problem, jaki on wytworzył, no to jest to, że te rytuały i tradycje potrafiły stać się zbyt opresyjne, no i blokowały jakiś taki, powiedzmy, postęp życia, tak? Więc ewolucja znalazła sobie drogę, no i wtedy wytworzył się ten system wartości czerwony. No i tutaj już jakby tymi wartościami, no nie jest to bezpieczeństwo, ta ciągłość, tylko już bardziej ta siła woli, działanie, pasja. To jest taki system wartości napędzany, taki tak zwany też taki heroiczny, bohaterski. To już jest taki dosyć, on jest taki impulsywny, bardzo chce się właśnie wyrażać, napędzany takimi ambicjami i takim pasjami, i takim chceniem. No i to sobie są takie te wczesne imperia, typu tutaj dużym skrótem myślowym idąc, typu Aleksander Wielki, tutaj mamy na obrazku, typu właśnie Rzym. No i to było bardzo, jakby udało się już jakby rozwiązać ten problem oderwania się od tych tradycji, od tego plemienia, tak? Już udało się zbudować większe struktury. Obecnie, powiedzmy, ten system wartości to jest właśnie taka właśnie ogromna chęć woli działania, jest dobry w redukcji problemów, w szybkim podejmowaniu decyzji na przykład, ale problemem tego systemu wartości było to, że on był zbyt chaotyczny, no bo jeżeli siła właśnie i osobista siła i siła woli była takim głównym napędem i motorem, no to wystarczyło być, że tak powiem, silniejszym od kogoś innego, żeby go zastąpić, więc te wszystkie wczesne imperia były takie dosyć niestabilne i te struktury szybko podupadały. Więc mamy kolejne wahnięcie spirali, no i wytworzył się nam system ewolucyjny w odpowiedzi na te warunki życiowe, system niebieski. No i tutaj pojawia się innowacja w postaci jakby tej hierarchii, mianowicie, że jak wcześniej mieliśmy tego wodza, to teraz nad tym wodzem był Bóg. No i on w tym momencie z tego wodza zamienił się w króla. No i tu już jakby mamy właśnie tą hierarchię, tu już mamy takie wartości jak ład, stabilność, moralność, właśnie taki autorytet formalny. No i to był właśnie początek, tak powiedzmy, te wczesne średniowiecze, kiedy ten monoteistyczny Bóg i w ogóle prawo stały się takie, nazwijmy to z braku lepszego słowa, popularne. I to w tym momencie właśnie wprowadziło więcej stabilności i ładu wtedy. Jeżeli chodzi o organizacje, no to takie organizacje mają tendencję do bycia bardzo ułożonymi, ustrukturyzowanymi. Tutaj jakby jest takie podejście trochę absolutystyczne. Jest jeden dobry sposób robienia rzeczy. Dobre rzeczy to są właśnie precyzja, dyscyplina. No ale wiadomo, że przerost tego systemu wartości może prowadzić do takiego wypaczenia, jak na przykład biurokracja. No i w tym momencie kompletnie, że tak się wyrażę, to ta biurokracja wszelką innowację, jakąś taką zmianę dusi. No więc, jak już dobrze wiemy, skoro mamy rozwiązany problem chaosu tym ładem, porządkiem, wytworzył nam się problem
zbytniego porządku i zbytniego skostnienia formalnego pojawił się kolejny system wartości. Tutaj w Europie, powiedzmy, to jest epoka oświecenia. Tutaj już właśnie racjonalny i logiczny umysł zatriumfował. Takie wartości jak samorozwój, sukces, racjonalność, tu już się pojawiło strategiczne myślenie, metoda naukowa, eksperymentowanie, tak, czyli metoda prób i błędów. No i ten system wartości, czasami nazwany takim przedsiębiorczym systemem wartości, on właśnie rozwiązał problem tych sztywnych reguł, tego sztywnego, absolutystycznego patrzenia jakby na życie, że jest jeden właściwy jakby sposób, że właśnie tutaj jakby doszedł taki myślenie nie absolutystyczne, tylko takie myślenie, powiedzmy, bardziej takie multiplistyczne, czyli że jest wiele dróg dojścia do celu, no ale pewnie jedna jest najlepsza. Obecnie pewnie ten system pomarańczowy jest Wam dobrze znany, to jest taki dobry mainstream korporacyjny, tak, czyli postrzeganie świata jak świat pełen możliwości, to też jest system ciepły, czyli system nakierowany na autoekspresję i właśnie takie osiąganie, zdobywanie celów. No i on tutaj fajnie rozwiązał ten problem skostnienia, wytworzył niewątpliwie dużo nadwyżki takiej bogactwa w świecie, ale też ma swoje wypaczenia, no i tutaj problemami, które stworzą, no to jest problem tak, no wyścig szczurów może powodować wypalenie, rozpad więzi międzyludzkich, no oraz oczywiście nadkonsumpcja powoduje problemy ze zmianą klimatyczną, generalnie nie jest to podtrzymywalny system wartości, który jest nakierowany cały czas tylko na rozwój. Więc wytworzył się, wytworzył się kolejny system wartości. Tutaj mamy zdjęcie z Woodstock, lata 70., kontrkultura, tak zwany zielony, który w pewnym sensie odrzucił te wartości pomarańczowe i zwrócił uwagę na właśnie harmonię, wrażliwość społeczną. Tutaj to jest taki bardzo egalitarny system wartości, który postrzega wszystkich ludzi jako właśnie takich równych sobie. No i ten system wartości włącza właśnie czucie, rozmowę, wrażliwość jakby z powrotem do obiegu. No i właśnie takie organizacje, które mają taki system wartości zielony dominujący, no właśnie potrafią właśnie spłaszczać hierarchię, są dużo bardziej takie koliste, można by powiedzieć. I jest to fantastyczne, bo to rozwiązuje jakby problem tego rozpadu więzi ludzkich, tej nadmiernej koncentracji na celu, aczkolwiek tutaj też jest może być pewne wypaczenie, ponieważ taki system wartości może za bardzo się koncentrować na właśnie harmonii, za bardzo koncentrować na tym dobrostanie, na przykład cele mogą trochę znikać z oczu, może być bardzo politycznie poprawny, troszeczkę wygładzać istotne różnice między ludźmi, no i też może mieć problem z podejmowaniem decyzji, no bo jeżeli angażujemy wszystkich, chcemy konsensus, no to o ile to nie towarzyszy temu jakieś metody, strategie, struktury, algorytmy typu advice process czy coś innego, no to po prostu może bardzo długo trwać, co system wartości pomarańczowy doprowadza, jak pewnie się domyślacie, do szewskiej pasji. No ale dobrze, wytworzył się system żółty w odpowiedzi na jakby taką troszeczkę niemoc i taką wsobną orientację zielonego. Jest to system żółty, zwany też turkusowym w nomenklaturze LARU, który już patrzy na rzeczywistość dużo bardziej synergicznie, systemowo i integralnie. To faktycznie jest taki pierwszy system wartości, który widzi wszystkie inne systemy wartości i jest w stanie właśnie tak z taką złożonością spojrzeć na tą przeplatającą się sieć tych różnych systemów wartości i właśnie świat jako taki bardzo dynamiczny, skomplikowany, emergentny, wyłaniający się w burzliwy sposób system. Tutaj na zdjęciu mamy twórcę teorii systemowej. Obecnie no, widzimy ten system wartości właśnie, który się objawia nam w turkusie, w organizacjach sieciowych, w teorii złożoności, jakichś complexive adaptive systems i tak dalej. No i słuchajcie, to tak szybciorem, że tak powiem, przeleciliśmy przez wszystkie te sześć systemów wartości. Można by o tym mówić dużo więcej, no ale skupmy się na kulturze organizacyjnej, no i zostawmy też przestrzeń tutaj innym ludziom, którzy mają też mądre rzeczy do powiedzenia. Na bazie tych systemów wartości tworzą się pewne typy kultury organizacyjnej, tak? Czyli na bazie systemu purpurowego jest typ kultury rodziny, na bazie czerwonego areny, niebieskiego bursztynowego instytucji, pomarańczowy to zwycięzca, zielony to społeczność, no a żółty to samo zarządzanie. Oczywiście w przypadku, tak samo jak w przypadku systemu wartości,
W organizacji może być ich kilka, w zależności od tego, jak duża jest organizacja. W jednym dziale może być inaczej, w innym inaczej, no ale zawsze będzie ten jeden, dwa, max trzy typy kultur jakoś dominujące. No i skoro zaczęliśmy już mówić o tej ewolucji, no to tutaj tak samo jak w spirali, no to mamy powiedzmy bardziej mniej złożone kultury organizacyjne, jak i bardziej złożone typy kultur organizacyjnych. No i ogólnie kierunek jest taki, że im wyżej w spirali, tym mniej kontroli dawania kierunku, a więcej zaufania i samodzielności. Jest to związane właśnie z tymi powiedzmy motywatorami i klejami społecznymi, które mamy właśnie w organizacji. Czyli jeżeli przypomnicie sobie, jak spojrzymy sobie na prawą stronę, to spójność grupy, za szybko, za chwilę, już kończymy. Jak sobie spojrzymy na prawą stronę, to właśnie mamy te kleje społeczne, czyli to, co organizacja skleja razem. No i z każdym wahnięciem spirali te rzeczy stają się coraz bardziej subtelne. Tak? Czyli na samym początku, no to co skleja razem organizację, to właśnie są tradycje, właśnie z tych więzi bezpieczeństwa. Jakby jedno, że tak powiem, zamachnięcie spirali dalej, mamy już zasady, czyli coś trochę bardziej transparentnego, coś bardziej jakby już, nie wiem, spisanego, bardziej takiego ogólnego, no ale kolejne zawahnięcie spirali to są te relacje, czyli już znowu coś dużo bardziej subtelnego, czyli to, co nas łączy ze sobą, to już nie tylko tradycje, zasady, ale dodatkowo do zasad i tradycji właśnie są to te relacje, czyli te autentyczne czucie siebie nawzajem i połączenie. Analogicznie po lewej stronie, no to co na początku, że tak powiem, motywuje i pcha do działania, no to właśnie są takie pragnienia i pasja z takiego czerwonego systemu wartości siły woli i działania. To jest super na przykład dla startupów, czasami niezbędne dla startupów, no ale przy kolejnym wahnięciu spirali mam już trochę coś bardziej subtelnego, czyli właśnie te ambicje i cele. Czyli już ten pomarańczowy trochę zasymilował tego niebieskiego i tego czerwonego, już jest w stanie sobie z tą dyscypliną, z tym ładem, jakby stać sobie trochę bardziej długofalowe cele. No i znowu kolejny, że tak powiem, ruch spirali dalej, no to mamy ten ewolucyjny sens, o którym pisze Lalu, gdzie właściwie już mamy jakby te cele i te czucie, które właśnie tak się łączy w taki sens, który właśnie nie są tymi celami, że tak powiem, z czucia. I wydaje mi się, że na tym etapie, tu już się zatrzymam, bo reszta, że tak powiem, prelegentów będzie budowała na tym, co tutaj zostało powiedziane. No i pytanie, Piotrze, czy jeszcze nam starczy może, nie wiem, minutkę czy dwie na jakiekolwiek pytania? Tak, myślę, że możemy pozwolić na jedno Max do pytania i Alicja nas przez to przeprowadzi. Tak, więc jeżeli pojawiły się jakieś pytania, no to zachęcamy teraz do zadawania ich. Na czacie nie widzę żadnych pytań, ale może ktoś chce się zgłosić i werbalnie wyrazić swoje pytanie. No tak, brak pytań to zawsze albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. To może chociaż na czacie napiszcie, czy jest jakby ok, jasne, niejasne, jakiś kontakt z drugiej strony zawsze bardzo chętnie docenię. Widzę, że pojawiło się jednak jakieś pytanie na czacie. Łukasz, pytanie od Ciebie. Czy można powiedzieć, że system żółty jest zbyt skomplikowany dla startupu i czerwony jest lepszy? To jest bardzo fajne pytanie, bo to jest pytanie de facto o to, co jest zdrowym systemem wartości. Tak? I to zawsze, przynajmniej w spirali jest tak, że to uzależnia od warunków życiowych. Tak? Czyli, że jeżeli w danym kontekście startupu może być tak, że niektóre rzeczy byłyby zdrowie, żeby były czerwono, na przykład szybkość podejmowania decyzji i tak dalej, a niektóre rzeczy mogą być lepsze, kiedy będą żółte, ale to zależy jakby od branży, od ludzi tam są, więc zdrowie systemu definiujemy, na ile on
że tak powiem, odpowiada warunkom życiowym. Więc jeżeli dany startup jest w stanie dobrze funkcjonować, nie wiem, na rynku czy w swoim otoczeniu, realizować swój sens w sposób żółty i, że tak powiem, nie przycina się, nie traci z tego powodu, nie wiem, szans i może się rozwijać, no to znaczy, że realizuje to w dobry sposób i jakby na to mu pozwalają i ludzie, którzy są w nim, i otoczenie, tak? Więc nie ma na to takiej obiektywnej odpowiedzi, ale często jest tak, że startupy są, często mają dużo takiej czerwonej energii na początku, która z czasem jakby się sublimuje dalej, no bo często na początku to jest no mało analizy i dużo po prostu robienia. Więc mam nadzieję, że to daje Ci jakby jakąś odpowiedź na to. Tu widzę, że jeszcze od Andrzeja komentarz: szybkość decyzji czerwony, a bardziej dopasowane efekty tej decyzji do społeczności. Andrzeju, czy Ty chciałbyś może rozwinąć swoje pytanie? Bo bardziej stwierdzenie. Albo stwierdzenie, tak. To bardziej stwierdzenie w temacie. Szybkość decyzji wcale nie musi świadczyć o tym, że ona będzie dobra. Na poziomie czerwonym jest jeden decydent, jeżeli wie wszystko najlepiej, jest super, to i szybkość i dopasowanie jest ok. Natomiast wiem z doświadczenia, że jedna osoba nie wie najlepiej, więc wiedza jest w ramach społeczności. W Turkusie nie mówimy o szybkości, aczkolwiek nie mówimy o tym, że decyzja to jest podejmowana przez demokrację, czyli wcale ta decyzja nie musi być wolna, natomiast mówimy o sprawczości i o dopasowaniu do naszych potrzeb, tu gdzie to jest. Stąd z mojego punktu widzenia efektywność decyzyjna jest lepsza w Turkusie, a nie w czerwieni, wbrew pozorom. No, to znowu takie dosyć ogólne stwierdzenie, no bo to zależy jakby od warunków życiowych faktycznie, tak? Ale no to jest fascynująca rozmowa, to można by to odpakowywać. Jak najbardziej. To wszystko jest względne. Jak podchodzimy do tematu takiego idealnego, idealny Turkus, idealna czerwień, to bym powiedział, że na poziomie idealnego Turkusu lepiej to jest dopasowane. Ale to jest tylko model, a życie to życie. Życie życiem, dokładnie tak. Tutaj widzę, że jest kolejne pytanie. Jak wygląda polskie społeczeństwo w rozumieniu kolorów? Czyli jaka jest gotowość do pracy w danym systemie? Wiesz co, trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ no nie robiliśmy badań, że tak powiem, społeczeństwa. Zresztą te narzędzia ValueMatcha do badania tych systemów wartości, one są w Polsce dostępne dopiero od początku tego roku. Więc nie za bardzo jestem w stanie to pytanie odpowiedzieć. Aczkolwiek no, jak badamy w organizacjach ludzi, no to zawsze patrzymy jakby na dopasowanie systemu wartości osób do tego, jaka jest kultura w ramach danej organizacji. Tak więc z jednej strony widzimy, że potrafi wystąpić takie duże niedopasowanie, to generuje napięcia, ale też, poczekaj, spróbuję do innego naszego pytania podejść. Przypomniałem sobie, że Monika Kwiecińska robiła badania Mindsonarem jakiś czas temu i jej wyszło, oni badali studentów, i jej wyszło, bo Mindsonar też ma taki element badania tych systemów wartości, aczkolwiek tam oni skupiają się bardziej na tych stylach myślenia. I jej wyszło, że coraz więcej pojawia się osób, tych młodych, z tym podejściem żółtym lub tym żółtym, zielonym. Więc jeżeli tutaj widzisz, Aneta Pisarska też... Właśnie, jeżeli mogę, to ja tutaj mam jeszcze pytanie w sumie do Piotra, bo tutaj jest pytanie od Anety, ile osób lub ile procent społeczeństwa jest gotowych do pracy w systemie żółtym. Natomiast wydaje mi się, Piotrze, że Ty w swojej prezentacji chyba pośrednio odpowiadasz na to pytanie. Tak, więc może zaparkujmy to i wrócimy do tego. Dobra, super. To co, Piotrze, Konradzie, bardzo Ci dziękuję za prezentację. Bardzo fajna. No i teraz myślę, że przejdziemy już do dalszej części. Oczywiście, jeżeli w trakcie jakieś pytania się pojawią, no to zachęcamy do zapisywania na czacie, bo na koniec spotkania oczywiście jeszcze będzie dyskusja. Dobra, Jeśli mogę tutaj jeszcze, bo przypomnę tylko, że Konrad jest z nami już po raz drugi, z czego się ogromnie cieszymy, więc dzięki Konradzie za Twój czas.
Tak jak sam powiedziałeś, po prostu to było takie no, sprintowe przejście przez tak rozbudowany temat jak Spiral Dynamics. Więc pytanie do Was wszystkich na spotkaniu. Jeśli jesteście głodni wiedzy na temat stricte Spiral Dynamics i chcielibyście poświęcić tylko temu tematowi więcej czasu, dajcie po prostu nam znać. Intuicja mi podpowiada, że Konrad chętnie do nas zawita ponownie i poświęci tyle czasu, ile będzie to stosowne, żeby ten temat zgłębić. Po prostu dajcie nam znać na czacie, czy ten temat jest dla Was interesujący i czy chcielibyście mieć odrębne spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie temu. Dobra. Tak, jeszcze jeżeli mogę tutaj słówko wtrącić, to też dajcie nam feedback w ankiecie, który link znajdziecie tutaj w czacie, umieściłam, więc jak ktoś chce, jakieś tematy go interesują, tam jest pytanie o Wasze zainteresowania, więc proszę podzielcie się z nami jak najszybciej, a my spróbujemy dopasować tematykę spotkań do Waszych oczekiwań. Dobra, słuchajcie, to ja na tym etapie się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam wszystkim, że tutaj byliście. Ja bardzo dziękuję Alicji, Piotrowi i Ani, że mnie zaprosiliście tutaj. No i co? Życzę Wam fantastycznej reszty spotkania. No i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dobrze, to tak, kontynuując, link do ankiety podesłałam również Wam na czacie, a idąc dalej z tematem, to przejdźmy teraz do organizacji czerwonych. Tutaj Konrad nam opisał tą teorię spiralną, natomiast my teraz przenieśmy się do tego, co Lalu opowiada nam w książce Pracować inaczej. Więc pierwszym z poziomów rozwoju organizacji, jako on opisuje, są właśnie czerwone organizacje. Ja tutaj, żeby to lepiej zobrazować, to wsparłam się filmami, które myślę doskonale wszyscy znamy. Jest to na przykład Ojciec Chrzestny, czy serial Gomora i Peaky Blinders. To, co je łączy, to to, że przedstawiają życie mafijnych rodzin i ogólnie mafii w takim rozumieniu organizacyjnym. Przedstawiają właśnie ich problemy. No i co możemy tam zaobserwować? W tych organizacjach widzimy, że mamy walkę o przywódczy status, że wódz otacza się głównie członkami rodziny. Może nie w całości, ale generalnie rodzina jest stawiana bardzo wysoko. Z tego też mniej więcej powodu, że są to osoby, które są bardzo lojalne. Nie istnieją stanowiska. Organizacje nie są skalowalne, nie nadają się do przeniesienia na większą skalę i w takich organizacjach również obserwujemy brak planowania długofalowego. Raczej nie zastanawiamy się nad tym, co będzie się działo za jakiś czas, jakie będą konsekwencje tych naszych dzisiejszych czynów. Bardziej tutaj jesteśmy tu i teraz i działamy od razu. Oprócz tego taką cechą charakterystyczną jest to, że szef publicznie okazuje okrucieństwo i kary po to, żeby właśnie wzmocnić swoją pozycję, żeby pokazać, że jest on tą odpowiednią osobą na tym stanowisku, no i żeby też tak jakby nie zachęcać innych osób do podważenia jego roli. Oprócz tego, że właśnie takim, myślę, standardowym przykładem są właśnie organizacje czerwone, no to chcieliśmy jeszcze pokazać jakiś przykład firmy, która właśnie taką organizację przedstawia. Jeżeli byliście na poprzednim naszym spotkaniu, to Ania właśnie opowiadała o Fordyzmie, więc organizacja czerwona to Ford w swoich początkowych latach rozwoju firmy. To, co było takie charakterystyczne, to właśnie
przed tym, że być może ktoś będzie chciał zająć jego stanowisko. No i czego konsekwencjami były między innymi tajna policja, brak decyzyjności, autokratyczny styl zarządzania, zupełny brak decyzyjności. Nawet jeżeli byli dyrektorzy w firmie, no to oni nie mogli podejmować decyzji, nie mogli zarządzać, mogli ewentualnie być takim pośrednikiem Forda, czyli po prostu przekazywać jego informacje do pracowników niższego szczebla. Myślę, że możemy przejść dalej. Teraz chcielibyśmy przejść trochę do takiego eksperymentu. Zacznę może od linku. To Piotrze, bardzo bym Cię prosiła o przesłanie na czacie. Dobrze, już. Możecie tutaj ogarnąć. Ten link już został wysłany. Ania, mogłabyś go tam udostępnić, a ja w tym czasie... Ja go już mam, także już go podsyłam. Dobra, więc to wysłałam do Was na czacie link do aplikacji Slido, o której właśnie już wspominałam na samym początku. Ponieważ chcielibyśmy teraz zrobić taką wspólną chmurę wyrazów. Tylko Piotrze, ja bym Cię prosiła o udostępnienie prezentacji. Tam mam ściągawkę w postaci pytania. Pytanie już jest widoczne, mam nadzieję. Tak, dajcie znać, czy wszystkim z Was działa ten link. Więc albo możecie użyć tego linku, który Ania wysłała na czacie, lub po prostu wejść na tą stronę slido.com. Adres jest widoczny teraz. I tam używając tego numeru ID możecie dołączyć do tej ankiety. Ja już widzę, że tutaj się pojawiają pierwsze odpowiedzi. Jeżeli ktoś z Was miałby problem z dostaniem się, to dajcie po prostu znać. No i teraz wyobraźmy sobie, że właśnie wchodzimy do organizacji czerwonej. Być może dołączamy do jakiejś rodziny mafijnej albo do takiego Forda. No i co czujemy? Jakie emocje nam towarzyszą? Jaka jest nasza taka pierwsza reakcja na to, że właśnie lądujemy w takiej organizacji, gdzie mamy autokratyczny styl zarządzania, gdzie panuje trochę taka nieufność, gdzie nie ma też decyzyjności z naszej strony. Dajmy sobie na to może minutę. Dzień dobry. Więc widać, że słowo strach, ponieważ pokazane jest największą literą, cieszy się największą popularnością, czyli większość z nas, myśląc o organizacjach, które są na poziomie świadomości czerwonym, kojarzą się nam właśnie ze strachem. Tak, mamy strach po trupach do celu. To sformułowanie, myślę, z tym strachem bardzo dobrze koresponduje. Tak, na pewno takie działanie po trupach do celu powoduje, że ludzie czują strach. Dobrze, ja myślę, że ta nasza chmura już jest gotowa, czyli przede wszystkim dominuje tutaj strach i walka. Dobra. No to dzięki. Wrócimy teraz do prezentacji. Dobrze, to teraz przechodzimy do organizacji bursztynowych. Tak, dziękuję Ci, Alicjo.
Krótko opowiem tylko, czy mnie dobrze słychać, Piotrze, mogłeś mi potwierdzić, bo miałam w trakcie wypowiedzi Alicji jakieś przerywania. Ja przepraszam, nie będę włączać kamery ze względu na to, żeby tutaj nie było jakichś nieprzewidzianych technicznych przeszkód. Słychać cię bardzo dobrze, Aniu. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Piotrze. Więc krótko o organizacjach bursztynowych. Organizacje bursztynowe to w odróżnieniu od organizacji czerwonych właśnie ład, porządek, autorytet i struktura. Filarami takich organizacji to jest właśnie długoterminowa perspektywa realizowana poprzez stałe procesy oraz rozmiar i stabilność wyrażony w formalnej hierarchii. Dzięki tym dwóm osiągnięciom możliwe stały się do realizacji takie przedsięwzięcia jak właśnie budowa systemów irygacyjnych, piramid oraz budowa Wielkiego Muru Chińskiego. I dzięki właśnie tym planowaniu i tym stałym procesom, o których teraz króciutko opowiem. Więc dzięki właśnie doświadczeniom z przeszłości organizacje bursztynowe zaczęły planować na przyszłość. Przykładem tutaj są na przykład zbiory zeszłoroczne, będą miernikiem zbiorów tegorocznych. Wprowadzone procesy właśnie powodują, że rozstrzygająca wiedza nie należy do jednej osoby, tylko każda osoba jest zastępowalna. Każda osoba, która przejmuje daną rolę w procesie, będzie mogła praktycznie wejść do niej z marszu. I dalej organizacja będzie, proces będzie kontynuowany bez zakłóceń. I to jest jakby głównym, dzięki temu właśnie organizacje bursztynowe mogą przetrwać tak naprawdę wieki. Organizacje bursztynowe działają w oparciu o założenie też, że jest tylko jeden dobry sposób postępowania i że świat jest lub też powinien być niezmienny. Organizacje te też dążą do monopolu i dominacji. Nie lubią one bardzo konkurencji i też chcą być samowystarczalne i autonomiczne i uważają, że świat zewnętrzny tak naprawdę nie jest im potrzebny. Możemy iść dalej. Jeżeli chodzi o strukturę, właśnie to dzięki tej strukturze planowanie i wykonywanie działań jest wyraźnie rozdzielone. Myślenia właśnie dokonuje się na górze, a wykonywanie odbywa się na dole. Decyzje natomiast przekazywane są w dół przez kolejne warstwy zarządcze. Rozwinęła się w organizacjach bursztynowych bardzo silna dominacja człowieka nad człowiekiem, przez co też powstają właśnie te wielopoziomowe piramidy, w których jest jasno ustalone, kto jest niżej, a kto jest wyżej w hierarchii. Następuje bardzo duża przynależność kastowa. Przykładem tutaj może być, że jeśli urodził się ktoś na przykład w wiejskiej rodzinie, nigdy nie zostanie wysoko postawionym dygnitarzem, na przykład w organizacji kościelnej. Pojawia się też bardzo silna kontrola między poziomami w hierarchii i łamanie tych ustalonych zasad wiąże się z karami lub reprymendą. Co leży u podstaw takiego działania, to właśnie przekonanie, że pracownicy są leniwi, nieuczciwi i trzeba nimi kierować i ich kontrolować. Warte też tutaj podkreślenia jest, że w organizacjach bursztynowych w odróżnieniu do organizacji czerwonych pojawia się właśnie świadomość grupy my. Już jesteśmy my, to już nie jestem ja, który walczy, jesteśmy my kontra tak naprawdę inni. Tutaj można takim motto przewodnim, można uznać za motto przewodnie organizacji bursztynowych, to właśnie kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. I to jest też troszeczkę widoczne w organizacjach, na przykładzie właśnie pracownicy kontra menadżerowie. My się raczej z nimi nie integrujemy, oni są gdzieś tam na górze, oni załatwiają inne sprawy, my załatwiamy inne sprawy. Raczej razem na piwko nie pójdziemy.
Przykładem też tu jest oddziały kontra właśnie centrala, gdzie oddziały bardzo nie lubią, żeby ktoś z centrali przyjeżdżał na kontrolę, a bo coś tam, także my się tu trzymamy razem i ukryjmy wszystko, czego nie chcemy, żeby zobaczyła właśnie centrala. I możemy iść dalej. Tak, świat bursztynowy to właściwie to świat królów, filozofów, generałów, księży i papieży. A w realnym świecie, w naszych czasach, bursztynowe organizacje dalej są obecne. Głównie pod postacią właśnie takich rządowych agencji, pod postacią szkół publicznych, instytucji religijnych czy też wojskowych. Za metaforę organizacji bursztynowej możemy uznać takie sformułowanie, że dobra organizacja powinna być zarządzana na wzór armii. Tutaj idąc tropem Alicji, i mówiła, że przygotowała parę filmów, w którym przedstawiają taką właśnie czerwoną organizację, to ja z mojej strony mogłabym zaproponować Wam filmy takie jak Kleopatra, Braveheart czy Krzyżacy, którzy właśnie pokazują, jak działa organizacja bursztynowa. I teraz poproszę następny slajd. I znów zapraszamy Was do krótkiego rozruszania i będziemy Was prosić o wypisanie, jakie uczucia, jakie emocje towarzyszą Wam, gdy wchodzicie do organizacji bursztynowej. Już za chwileczkę uruchomimy nową chmurę. Więc jeśli jesteście już zalogowani do slajdu, to powinno się pojawić to nowe pytanie. I też tutaj pokażemy, z jakim słowem kojarzą się Wam właśnie organizacje bursztynowe. Co czujemy, gdy wchodzimy do takiej organizacji? Tak, bardzo, to mi się bardzo podoba. Wyżej nie podskoczysz. Strach wciąż się pojawia. Tak, ale pojawiło się też bezpieczeństwo. Tego jeszcze nie widać, ale... Tak, więc z jednej strony właśnie strach, a z drugiej strony bezpieczeństwo przez ten właśnie te stałe procesy, przez tą jednorodność. Stabilność. Stabilność właśnie. Czekamy jeszcze chwileczkę, bo wcześniej mieliśmy około 13 wpisów, teraz mamy tylko 7. Widać, że stabilność zyskuje na popularności. Wiem, czego się spodziewać, to tak też się łączy trochę z tą stabilnością, bezpieczeństwo. Stabilność, ale też nie ma się co starać. Tak, no bo wracając do tego, co się pojawiło na początku, wyżej nie podskoczysz, więc jestem tu, gdzie jestem i... Wiem, że dalej nie zajdę. Dobra, to myślę, że możemy zakończyć. Mamy 9 wpisów. Dzięki. No też mamy nadzieję, że to jeszcze bardziej pomaga nam zrozumieć czym się jawi, czy też
jakie są cechy charakterystyczne tego konkretnego poziomu. Dobra, to ja to zatrzymam i przejdziemy dalej. To ja z mojej strony dziękuję. I teraz Piotr chyba opowie nam o organizacjach pomarańczowych. Tak. Więc kolejnym poziomem jest poziom pomarańczowy. Ja tylko jeszcze wrócę do tego bursztynowego, bo jak już Konrad nadmienił, kolor bursztynowy w wydaniu Laloux, a zapożyczył on kolor od Kena Wilbera, to jest kolor niebieski, czyli to jest w tej po prawej stronie spirali Spiral Dynamics, czyli to jest po tej stronie świadomości grupy, czy też tego kleju społecznego. Więc teraz przechodzimy na drugą stronę spirali, do kolorów ciepłych, które reprezentują autoekspresję. I tak jak on już powiedział, organizacje pomarańczowe pewnie są najbardziej nam znane, są obecnie najbardziej rozpowszechnione na świecie. Cechują się przede wszystkim właśnie dużą koncentracją na cel, czyli jest tutaj zarządzanie przez cele, a te cele są z kolei skoncentrowane bardzo mocno na zysk, wzrost, czyli na te wartości stricte monetarne. Ponieważ pojawia się to zarządzanie przez cele, więc to napędza taką rywalizację i co za tym idzie, taką świadomość, że mogę osiągnąć sukces osobisty. Czyli tak jak zauważyliście sami na tym poziomie bursztynowym, jak to się ładnie napisał, wyżej nie podskoczysz, jest bardzo sztywna hierarchia. W organizacji pomarańczowej to się zmienia. Ludzie wiedzą, że mogą jednak osiągać sukcesy i są bardzo na to skoncentrowani. Takie trzy punkty zwrotne, charakterystyczne dla tego poziomu pomarańczowego, to jest w pierwszej kolejności merytokracja. Merytokracja to jest termin, który określa taki system, w którym pozycja jest uzależniona od kompetencji, inteligencji, edukacji i w takim uproszczeniu merytokracja pozwala wierzyć, że jeśli będziemy się starać, jeśli będziemy naprawdę pracować ciężko i będziemy się mocno koncentrować na osiąganie danych nam celów, to mamy tą możliwość wspinania się w górę przez hierarchię. Coś, czego nie było we wcześniejszych poziomach bursztynowych czy też czerwonych. Czyli po raz pierwszy tutaj jest ta świadomość. Drugi punkt zwrotny, charakterystyczny dla organizacji pomarańczowej, to jest innowacyjność. Innowacyjność, która właśnie pojawia się dzięki takiej koncentracji na wzrost. Pojawia się właśnie coraz bardziej to myślenie na przyszłość, myślenie strategiczne, coś, co było całkowicie obce na poziomie czerwonym, jak Ania nam powiedziała. Trzeci punkt zwrotny, charakterystyczny dla pomarańczowych organizacji, to jest odpowiedzialność. Czyli wyższe poziomy hierarchii nadają cele ludziom i zarządzając całą organizacją poprzez te cele, no widzą, że mogą to osiągać, gdy będą bazować na tym, że pracownicy indywidualnie będą brać na siebie odpowiedzialność.
a ci z kolei są gotowi brać na siebie tą odpowiedzialność, ponieważ są przekonani, są ugruntowieni już w tym przekonaniu, że jeśli będę cały czas podnosił swoje kompetencje i będę ciężko pracował na zrealizowaniu swoich celów, to będę osiągał sukces, więc będę się piął po drabince hierarchii. Organizacje pomarańczowe to tak naprawdę wielkie maszyny i tak są właśnie postrzegane jako wielka maszyna. Takim przykładem z naszego pola, z naszego kraju, to jest pierwsza, lepsza, duża organizacja PZU. Natomiast jeśli wyobraźcie sobie każdą inną, większą organizację, prawdopodobnie działa ona gdzieś właśnie na poziomie świadomości pomarańczowej. To, co jest ciekawe, to jest, widzimy tutaj kontynuację rozwoju z poprzednich kolorów. Tak jak na przykład na poziomie, czy też w organizacjach czerwonych, było to wielkie poczucie takiej utrzymania władzy. Natomiast tak jak Ania powiedziała, ta władza była ważna tu i teraz. Brakowało tego myślenia strategicznego. To w organizacjach bursztynowych zaczyna się pojawiać to myślenie bardziej strategiczne na tym, jak tą władzę utrzymać. Jeśli chodzi o hierarchię, hierarchia z kolei pojawiła się już właśnie w organizacjach bursztynowych, czyli w tym poprzednim poziomie. I ona jest absolutnie utrzymana w organizacjach pomarańczowych. To, co odróżnia organizacje pomarańczowe od bursztynowych w kontekście hierarchii, to jest oprócz tego, że mamy hierarchię, to jest ona, pojawiają się takie piony funkcyjne. Przykład finanse, marketing czy też IT. I właśnie tworzenie tych pionów funkcyjnych spowodowało podnoszenie kwalifikacji, a to z kolei napędzało tą innowacyjność. Ponieważ dopiero wtedy, gdy człowiek był w danym pionie i podnosił swoje kwalifikacje w wąskim obszarze, ta innowacyjność zaczęła być możliwa. W organizacjach bursztynowych było właśnie bardziej takie zarządzanie poprzez lęk. Można by powiedzieć takie zarządzanie kijem. To takie zarządzanie twardą ręką wciąż pozostaje w organizacjach pomarańczowych, natomiast jest bardziej rozbudowane o te wartości wyższego szczebla, więc pojawia się coraz częściej zarządzanie bardziej marchewką, więc nie tylko poprzez jakieś tam reprymendy, kary, ale jeśli będziesz osiągał cele, jakie ci daje, to wtedy będziesz zarabiał więcej. I to wszystko właśnie napędzało i cały czas napędza to nakierowanie indywidualne. Pamiętajcie, że ten kolor to jest bardziej po tej stronie lewej, czyli autoekspresji, nakierowany na zysk indywidualny, więc to właśnie napędza bardzo tą chęć podnoszenia swojej kwalifikacji, mówiąc takim językiem korporacyjnym, po prostu robienia kariery. Dobrze. To teraz przejdźmy sobie do kolejnej chmury z tym samym pytaniem.
a mianowicie wchodząc do organizacji pomarańczowej, co, jakie emocje wam towarzyszą? Czyli wchodząc do takiego, do takiej typowej korporacji? Tak. Do takiej wielkiej maszyny, gdzie jest bardzo rozbudowana hierarchia, która jest pogrupowana właśnie w te piony funkcyjne. Jest takie mocne zarządzanie poprzez cele, duża koncentracja na zysk i wzrost. I w takim już ekstremalnym wydaniu organizacja, w której zauważamy taki wyścig szczurów. No tak, więc ten wyścig wydaje się najbardziej reprezentować te organizacje pomarańczowe. No i pojawia się stres, który pewnie jest jakoś wynikową tego wyścigu. Tak, i chyba drugi raz też mamy po trupach do celu. Dobra, myślę, że możemy zamknąć, bo tak, wcześniej mieliśmy też tylko 9 wpisów, a teraz już widzę, że mamy 9 wpisów, więc dzięki za to. Zatrzymam już tą chmurę słów i poprosimy teraz Anię. O przeprowadzenie nas przez zielone organizacje. Tak, Piotr nam, u Piotra byliśmy, znowu to byłem ja, a w organizacjach zielonych wracamy do grupy, to znów jesteśmy my. Organizacje zielone to najchętniej zupełnie odeszłyby od władzy i hierarchii, ale niestety skrajny egalitaryzm nie jest drogą łatwą do osiągnięcia konsensusu. Dlatego organizacje zielone, i tutaj podkreślam, wzbogaciły paradygmat pomarańczowy o 3 kolejne przełomy. I jest to właśnie upełnomocnienie, kultura oparta o wartości oraz inspirujący cel oraz perspektywa wszystkich grup interesów. Taką metaforą organizacji zielonych to jest właśnie rodzina. Często szefowie w tego typu firmach mówią, moi pracownicy są jak rodzina, jesteśmy tutaj wszyscy dla siebie, razem pracujemy i się wspomagamy. Ale jeszcze krótko opowiem o upełnomocnieniu, o kulturze i perspektywie, jak to wygląda w organizacjach zielonych. A propos, odnośnie upełnomocnienia. Więc organizacje zielone zachowują po części merytokratyczną, hierarchiczną strukturę pomarańczu, często ona jest spłaszczana i przekazują większość decyzji w dół do pracowników pierwszej linii, którzy są tak naprawdę w bezpośrednim kontakcie z mnóstwem mniejszych codziennych problemów. Dlatego też ufa się im, że wypracują lepsze rozwiązania niż gdzieś daleko umiejscowieni eksperci.
wprowadzenie decentralizacji i upełnomocnienia na dużą skalę tak naprawdę nie jest łatwe, a wyższa i średnia kadra menadżerska tak naprawdę musi zrezygnować w dużej mierze z kontroli i podzielić się władzą z ludźmi na najniższym szczeblu. Jeżeli chodzi o przywództwo, to zieloni przywódcy nie rozwiązują i nie podejmują decyzji za swoich pracowników, jak to jest w paradygmacie pomarańczowym, tylko pojawia się tutaj pojęcie servant leadership, czyli lider służebny, i właśnie takimi przywódcami w służbie innych są liderzy w organizacjach zielonych i powinni oni bardziej wsłuchiwać się w swoich podwładnych, umacniając ich, upełnomacniając ich tak naprawdę i motywując i rozwijając. Jeżeli mówimy o kulturze... Halo, czy mnie słychać? Tak. Kultura oparta o wartości oraz inspirujący cel. Więc silna, współdzielona kultura spaja organizację i nie pozwala się jej rozpaść w trudnych chwilach. Wartości te jednak nie mogą być tak naprawdę sztucznie wymyślone odgórnie, tylko wypracowane partycypacyjnie oddolnie. Organizacje oparte na wartościach potrafią zdecydowanie prześcignąć inne jednostki tego typu w osiągnięciach finansowych, sprzedażowych czy rozwojowych, a poproszę jeszcze o następne, nie, dobrze, jestem na dobrym slajdzie, rozwojowych. I też organizacje zielone stawiają inspirujący cel w samym centrum swoich organizacji. Zielone firmy często stawiają sobie za cel nie tylko swój własny dobrostan, ale również chcą robić coś dobrego dla innych. Przykładem tutaj na przykład może być dbanie o środowisko. Dużą uwagę zwracają właśnie na kulturę miejsca pracy, która odgrywa ogromne znaczenie, a promowanie wartości i kultury firmy jest jednym z głównych celów tak naprawdę organizacji zielonych. I perspektywa wszystkich grup interesów, zielone organizacje uważają, że są odpowiedzialne nie tylko przed inwestorami, ale też przed pracownikami, przed innymi interesariuszami, czyli dostawcami, osobami, z którymi współpracują, przed społeczeństwem, przed społecznościami lokalnymi, nawet są odpowiedzialne przed właśnie środowiskiem, w którym przyszło im działać. Dlatego robią wszystko, żeby wszystkie uwzględnić jakby perspektywy wszystkich tych grup interesu i żeby każda grupa interesu była w miarę zadowolona. Organizacje i poproszę o następny slajd. Tak, krótko jeszcze podsumowując, te organizacje zielone, to charakteryzują się one wrażliwością na ludzkie odczucia. Relacje międzyludzkie są ważniejsze od wyników firmy. Szuka się w takich organizacjach zielonych właśnie sprawiedliwości, równości, harmonii, wspólnoty, współpracy i też zgody między wszystkimi interesariuszami. I jak one to realizują? Dążą właśnie do procesów takich oddolnych, gromadząc dane od wszystkich i starając się o konsensus pomiędzy przeciwnymi stanowiskami. Organizacje zielone są obecne w takich organizacjach jak właśnie non-profit, we wspólnotach aktywistów, pracowników socjalnych oraz spółdzielniach. Przykłady
organizacji zielonych to właśnie jest The Container Store, Ben & Jerry's, Southwest Airlines oraz Cardon Industries. I tutaj przy tym Cardon Industries chciałabym się za chwileczkę zatrzymać i zwrócić Waszą uwagę. Historia tej firmy opisana jest w książce pod tytułem Firma z duszą. Napisał ją właściciel tej firmy, Michael Cardon, i opisuje właśnie w niej, jak oni prosperują. Czym się zajmują? Zajmują się odnawianiem części do samochodów, więc bardzo idą, są pro-środowiskowi. A oprócz tego jeszcze właśnie w książce ten jest opisane, jak wygląda u nich partycypacja, jak wprowadzili rolę lidera służebnego oraz na przykład jak wspierają swoich pracowników i pomagają im stanąć na nogi. I z takich ciekawostek to w obrębie swoich zakładów z inicjatywy pracowników zbudowano kaplicę i zatrudniony jest tam na stałe pastor, który jest nie tylko takim przewodnikiem duchowym pracowników, ale również pełni rolę psychologa i wspiera ludzi w trudnej życiowej sytuacji. Warto też tutaj podkreślić, idąc dalej już, warto podkreślić przy omawianiu organizacji zielonych, czy też wiele pomarańczowych firm już jest w takiej drodze do organizacji zielonych, gdyż co one robią? Wprowadzają już w swoich firmach na przykład, zauważają, że warto wprowadzić partycypację pracowników, że nie jest ważne, już biorą pod uwagę nie tylko swój własny dobrostan, ale właśnie interesy innych grup społecznych i swoich interesariuszy. Pojawia się już odpowiedzialność społeczna biznesu. Mają specjalne projekty, które realizują, na przykład z jakimiś społecznościami lokalnymi. I następnym takim rzeczą, co jest może rolą, która jest wprowadzana w organizacjach pomarańczowych, jest to właśnie ten servant leadership. Tutaj mamy przykład Scrum Mastera w metodologii scrumowej, gdzie Scrum Master pełni właściwie taką funkcję lidera służebnego, który nie dominuje nad zespołem, tylko go właśnie motywuje, przeprowadza przez procesy i wspiera w dążeniu do ich celów. I to by było na tyle. Poproszę o następny slajd i znów króciutko, krótka zabawa na rozruszanie. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do organizacji zielonej i co czujecie? I nie mamy tego przygotowanego. Moment. To może w międzyczasie jakieś pytania albo komuś się coś nasunęło? Andrzej pisze tutaj, kultura organizacji ponad wszystko, relacje ważniejsze od skuteczności i efektywności. Tak, to się wszystko zgadza. Pies pasterski. Andrzeju, czy chciałbyś rozwinąć? A, Scrum Master, okej. Okay. Już podaję link do Slido. Dobra, mamy już przestrzeń.
do dzielenia się, jakie emocje nam towarzyszą, gdy wchodzimy do organizacji zielonej. Jakoś mam wrażenie, że tutaj napisaliście o wiele szybciej, tak by to było wam bliższe, tego typu organizacje od razu się pojawiały te określenia. Natomiast żadne z nich nie powtórzyło się. Dobra, mamy już te dziewięć wypowiedzi, więc myślę, że możemy zamknąć to głosowanie i przejdziemy dalej. Kolejnym etapem, czy też poziomem jest turkus. I tutaj troszeczkę zmienimy tryby. Chciałbym zacząć od właśnie zadania takiego otwartego pytania, co to w ogóle znaczy, tak? Bo chcielibyśmy też podzielić się z wami, jak w ogóle doszło do tego, że Frederic Laloux połączył, czy też wykorzystał, połączył swoje badania z tą teorią spiralną, którą zapoczątkował profesor Graves, a później była kontynuowana przez Cohena i Becka. W pewnym momencie to było przejęte przez Kenna Wilbera. Gdy Frederic Laloux tak naprawdę przez lata i w sumie wciąż jest konsultantem. Jest konsultantem, jest coachem. I przez wiele lat doradzał menadżerom na różnych szczeblach. I rozmawiając z nimi, w pewnym momencie zauważył, że są pewne różnice między tymi menadżerami, różnice w samym postrzeganiu rzeczywistości. W pewnym momencie zauważył, że oprócz to, co było charakterystyczne dla różnego postrzegania tej rzeczywistości, to było też używanie innych metafor, wręcz używania innego języka. Więc zrozumiał, że ci ludzie mają po prostu inne postrzeganie rzeczywistości. Więc bardzo szybko połączył to z jedynym tak naprawdę dostępnym modelem klasyfikującym rozwój świadomości ludzi, a co za tym idzie zmiana postrzegania rzeczywistości. To, co było też bardzo dla niego ciekawe, to jest, że gdy rozmawiał z ludźmi, którzy wydawali się być jakby już takimi liderami, jeśli chodzi o tworzenie organizacji, mieli to takie myślenie na takim wysokim poziomie w odniesieniu do teorii spiralnej. Ci ludzie, mimo to, że osiągnęli ogromny sukces, ponieważ stworzyli organizacje, które osiągały sukces, to cały czas mówili, że czegoś im jeszcze brakuje, że jest jeszcze coś. I to, co było zadziwiające, to, że oni nie umieli tego nazwać. Czuli w sobie
że jest jeszcze coś ponad to, co już im się udało osiągnąć. Ale brakowało im tych struktur mentalnych, brakowało im też języka, żeby to po prostu nazwać wysłowić się, powiedzieć, nazwać to, czym jest to, do czego oni chcą dążyć, bo czują, że coś ich jeszcze tam przyciąga. Więc to ugruntowało zrozumienie Fryderyka Laloux, że to, co jest charakterystyczne, to właśnie ten rozwój świadomości. I bez względu na to, na jakim etapie my jesteśmy, to jesteśmy u progu wchodzenia na kolejny poziom świadomości, ale jeszcze tam nie jesteśmy. Tak? Dopiero w momencie, gdy zaczynamy wkraczać, pojawiają się w naszym postrzeganiu te właściwe metafory, właściwy język, który pozwala nam to nazwać i później się dzielić tym z nimi. Więc gdy mówimy o organizacjach turkusowych, to tak naprawdę mówimy o sposobie funkcjonowania, takim modelu operacyjnym, czy też kultury pracy, które tak naprawdę wyrasta, czy też jest osadzone w konkretnym postrzeganiu świata. I to, co jest ważne, przede wszystkim w postrzeganiu rzeczywistości świata, jakie reprezentują założyciele firmy, czy też prezesi. To, co Laloux bardzo często powtarza, to jeden z podstawowych warunków, żebyśmy mogli mówić, że organizacja wkracza w ten poziom turkusowy, to jest prezes tej firmy, ci ludzie, którzy są na szczycie władzy tej organizacji, już muszą reprezentować sobą ten właśnie poziom świadomości turkusowej, czy też jeśli byśmy wrócili do kolorów Graysa, to żółty. I wracając jeszcze do tego zrozumienia, do tego odkrycia Laloux, że gdy rozmawiał z tymi menadżerami, oni często mówili, że tak, jeszcze jest coś do osiągnięcia, ale nie wiem, jak tego nazwać. No myślę, że ten cytat Alberta Einsteina też bardzo dobrze to obrazuje, że jeśli chcemy faktycznie rozwiązać takie bardzo poważne problemy naszego świata, to jedno jest pewne, nie możemy go rozwiązać, tego problemu, używając dokładnie tego samego myślenia, które nam towarzyszyło, gdy ten problem powstawał, czy też może nawet my byliśmy współtwórcami tego problemu. Wracając właśnie do tego, co mówił Konrad, na każdym poziomie świadomości byliśmy dodatkowo jesteśmy uposażeni, żeby rozwiązać pewne problemy, które przyszły z poprzednich poziomów, ale w trakcie rozwiązywania tych problemów automatycznie tworzymy nowe. I te nowe problemy pozostaną problemami, dopóki nie uda nam się przejść na wyższy poziom świadomości, bo dopiero tam pojawią się te potrzebne, pojawi się to potrzebne nowe postrzeganie rzeczywistości, które w pierwszej kolejności pozwoli nam zauważyć te problemy, a następnie znaleźć odpowiednie metody rozwiązania dla tych problemów. Więc mówiąc o organizacjach turkusowych, tak naprawdę mówimy o postrzeganiu. I Laloux bardzo często o tym mówi w różnych swoich wypowiedziach, gdy jest pytany o to, co to znaczy organizacja turkusowa. On od razu mówi, że
On posłużył się kolorami z teorii spiralnej, natomiast bardzo mocno przestrzega przed tym, żeby nie używać tego jako, jako takiej labelki, jako takiego oflagowania. O, ty jesteś turkusowy, ty jesteś pomarańczowy, czy też ta organizacja jest turkusowa, ta jest pomarańczowa. To jest błędne postrzeganie według Lalu. On się tym posłużył tylko i wyłącznie, żeby pokazać, że gdy mamy pewne postrzeganie świata, które wynika z tego, że jesteśmy na takim, a nie innym poziomie rozwoju swojej świadomości, to wtedy my zaczynamy funkcjonować inaczej i też zaczynamy tworzyć inne struktury. Tutaj posłużę się kolejnym cytatem, który też bardzo fajnie to daje, Wayne'a Dyera, który powiedział, że gdy zmieniasz, czy też gdy się zmienia nasze postrzeganie rzeczy, to te rzeczy, które postrzegamy, zmieniają się. I takim charakterystycznym przykładem może być właśnie hierarchia. To, co bardzo często jest błędnie odbierane przez ludzi, którzy interesują się organizacjami turkusowymi. Ja osobiście przynajmniej bardzo często to słyszę, że w organizacjach turkusowych nie ma już hierarchii. I według Lalu to jest błąd. To wcale nie znaczy, że w organizacjach turkusowych nie ma hierarchii. Ona absolutnie jest, tylko ona przyjmuje inny kształt i też jej funkcja się zmienia. A ta zmiana wynika z tego, że ta hierarchia jest tworzona przez człowieka czy też ludzi, którzy mają inne postrzeganie hierarchii. Więc tak, mieliśmy hierarchię, która powstała w organizacjach, tak naprawdę umocniła się w organizacjach bursztynowych. Później w organizacjach pomarańczowych ona pozostała, natomiast została wzbogacona. Wzbogacona właśnie przez tworzenie tych pionów funkcyjnych, które z kolei spowodowały, że ta innowacyjność została uwolniona. W organizacjach, które są tworzone przez osoby o wyższym poziomie świadomości, ta hierarchia wciąż pozostaje, tylko przybiera inny kształt. Konrad już wspomniał o jednym, to jest ten taki kształt sieci. Takim chyba najlepszym przykładem tego typu hierarchii to jest właśnie Morningstar, firma produkująca koncentrat pomidorowy, jedna z tych 9 firm, które opisał bardzo dobrze Lalu w swojej książce. Tam jest hierarchia, tylko ona ma inny kształt i funkcjonuje inaczej. Drugim takim chyba też bardzo mocno spopularyzowanym modelem hierarchicznym, który funkcjonuje w organizacjach, no, które są już na wyższym poziomie niż ten pomarańczowy, to wywodzi się z holarchii, systemu holarchii, gdzie hierarchia tak naprawdę to znaczy, że tworzą się takie małe holony, które są częścią większych, czyli skupiamy kilka osób, które się zajmują jedną konkretną rzecz. I to jest po prostu tylko inny kształt, inny rodzaj, poziom, inny sposób funkcjonowania hierarchii. Czyli mówimy, że w organizacjach turkusowych istnieją hierarchie takie naturalne, organiczne. Wracając do kolorów na samo zakończenie, to chcielibyśmy upewnić się, że nie czujemy się zagubieni w tych kolorach.
a można się czuć zagubionym, ponieważ Spiral Dynamics, teoria, których kolory widzicie tutaj po prawej stronie tego rysunku, i to są kolory, które zostały zaproponowane przez Cohena i Becka. One w pewnym momencie zostały zaadaptowane przez teorię integralną, której współtwórcą jest Ken Wilber. I na początku Ken, zwłaszcza Don Beck, byli zgodni co do tych poziomów i też byli zgodni co do kolorów. W pewnym momencie ich drogi się rozeszły. Ken Wilber ze swoją teorią integralną poszedł troszeczkę w innym kierunku. To skutkowało tym, że on po pierwsze zmienił dwa kolory, czyli zamienił niebieski z oryginalnej teorii spiralnej Becka i Cohena na bursztynowy, który widzicie po lewej stronie tej tabelki, oraz zmienił żółty na teal, który my tłumaczymy na język polski turkusowy. I tutaj się pojawia kolejne wyzwanie, które może powodować, że czujemy się zagubieni. Jak widzicie, w tej teorii integralnej, którą posłużył się Frederick Laloux do tego, żeby zbudować swoją mapę rozwoju organizacji, czy też sposobu zarządzania tą organizacją, jest kolor teal, można to przetłumaczyć na kolor morski, i dopiero powyżej tego kolejnym poziomem świadomości jest turkus. Więc ten turkus, o którym my mówimy w odniesieniu do książki Frederica Laloux, to jest ten pierwszy poziom drugiego rzędu teal, czyli morski, to jest ten sam, czyli poziom żółty, gdy odwołujemy się do oryginalnej teorii spiralnej Dona Becka. Więc to jest jedna rzecz, którą Ken Wilber zmienił. Druga rzecz to wprowadził kolejny rząd świadomości. Jak widzicie, wszystkie poziomy świadomości są podzielone na trzy rzędy. Więc do poziomu zielonego wszystkie te poziomy świadomości są poziomami pierwszego rzędu. Poziomy pierwszego rzędu charakteryzują się tym, że na każdym poziomie my wiemy, że to my znamy prawdę. A wszyscy inni, którzy nie są na tym poziomie, są w błędzie. Czyli osoby, które są powiedzmy na poziomie zielonym, uważają, że to oni są najbardziej rozwinięci, oni wiedzą, jak najlepiej podejść na przykład do zarządzania organizacją, i odrzucają często dorobek poprzednich poziomów świadomości. Poziom turkusowy jest pierwszym poziomem drugiego rzędu. Poziomy drugiego rzędu charakteryzują się tym, jak sam Konrad powiedział, że dopiero na tym poziomie świadomości drugiego rzędu mamy tą umiejętność i gotowość zaakceptowania całkowitego zintegrowania wszystkich pozostałych, wcześniejszych poziomów. I myślę, że właśnie z tego wynika trudność, z jaką te organizacje powstają. Ponieważ poziom turkusowy to jest poziom, do którego my jako ludzkość dopiero wkraczamy.
o czym też sam Fryderyk Laloux mówił w swojej książce. Wracając do pytania, które się pojawiło wcześniej, jak te kolory się mają do naszej rzeczywistości polskiej z punktu widzenia organizacji. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, Konrad też nie znam, bo chyba takiego badania nie było zrobionego. Natomiast jeśli byśmy się odwołali do badań samego profesora Gravesa, to jedynie około 0,5, czyli 0,5% całej populacji ludzkiej na Ziemi prawdopodobnie jest już na poziomie świadomości drugiego rzędu. Więc prawdopodobieństwo, że mamy organizację turkusową, jest prawie żadne. Jest bardzo, bardzo małe. Więc wszystkie te firmy, i o tym też mówi Laloux, że te wszystkie firmy, które on jakby dla uproszczenia nazwał firmami turkusowymi, to są firmy, które w pierwszej kolejności są właśnie zarządzane przez osoby, które są już na tym poziomie, czy też już wkraczają do tego poziomu turkusowego. Co za tym idzie, te firmy są jakby w drodze do turkusu. To stwierdzenie w drodze do turkusu ja zapożyczyłem od Andrzeja Jeznacha. Pewnie większość z Was słyszała o tej osobie. Też napisał co najmniej dwie książki. Pierwsza jego książka Szef, który ma czas, a druga książka, już teraz zapomniałem tytułu. On, jemu się też wydawało na początku, że ma organizację turkusową i gdzieś po roku rzeczywistość zweryfikowała jego mniemanie i teraz cały czas mówi, po prostu jest w drodze do turkusu. Dobra, to na tym chciałbym zakończyć. Więc mam nadzieję, że to jakby buduje taki pomost do naszego trzeciego odcinka, na który serdecznie zapraszamy, na którym będziemy mówić już właśnie o organizacjach turkusowych. Natomiast ponieważ to jest dość obszerny temat, więc chcieliśmy poświęcić temu odrębny odcinek naszego cyklu. No a teraz chyba możemy przejść do ewentualnych pytań, komentarzy. Alu, tobie oddam głos. Tak, to teraz przejdźmy do dyskusji. Mamy jeszcze spokojnie 10 minut. Ja bym prosiła Was o używanie reakcji, podniesienia łapki do góry, albo klaskania tego, kto jest obok. Znajdziecie to w tym pasku na dole, gdzie jest na przykład mutowanie czysto wideo. Jest to ostatnia ikonka po prawej stronie. Ja teraz zrobię przykładowe. Jeżeli macie pytanie, to bardzo proszę o kciuk do góry. I widzę, że Łukasz, czy ty chciałbyś zadać jakieś pytanie? Nie, ja tylko robiłem okejkę, że reakcja, także robiłeś jeszcze okejkę. Nie mam pytań. Tak, ale widzę, że mamy pytanie na czacie od Andrzeja. Czy Ani, kontynuuj. Czy może być celem bycie turkusowym? To może ktoś spośród Was chciałby się podzielić swoimi przemyśleniami na taki temat, jaki rzucił Andrzej. To w sumie ja mogę, myślę, zacząć tak na rozpoczęcie dyskusji, bo ja w sumie właśnie zawsze tak sobie myślałam, że chyba bycie turkusowym bardziej jest właśnie takim celem i bardziej jest tą drogą do dążenia.
A wynikało to jakby chyba z samej takiej rzeczywistości, w której obecnie pracuję i z tym, z czym spotykam się na co dzień. I właśnie bardziej jakby jest mi bardzo ciężko wytłumaczyć sobie to, wyobrazić sobie to, że to, w czym teraz jestem, właśnie przeobraża się w tą organizację turkusową. Więc dla mnie ta droga do turkusu jak najbardziej. Myślę, że ona może być celem i w ogóle, że powinna być celem, że tak naprawdę ciężko myślę jest też w tym przypadku powiedzieć, kiedy ten cel konkretnie zostanie osiągnięty i kiedy my w sumie będziemy tymi turkusowymi osobami czy turkusową organizacją, a po co? To jest w sumie dobre pytanie. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Chyba z takiej wewnętrznej potrzeby po prostu dążenia i rozwijania się i chyba przeciwdziałania tym rzeczom, które mi się obecnie nie podobają i które myślę, że nie są tak w zgodzie ze mną. No właśnie, Ania tutaj pyta, co to znaczy być turkusowym, kiedy uznamy, że jesteśmy turkusowi? To ja może jeszcze, zanim przejdziemy do Ani, może dodam od ciebie taki komentarz do ciebie, Alu, i do pytania Andrzeja. Spodobało mi się to, co powiedziałaś, ale że powinno to być. I dla mnie, zwłaszcza uwzględniając podstawy teorii spiralnej, która mówi, że osoby ze świadomością turkusową to są te, które nie odrzucają nic z żadnego ze wcześniejszych poziomów. Absolutnie tak. I o tym Lalu bardzo często mówi, przywołując, że on nie bez powodu posługuje się takim terminem ewolucyjny turkus. Tak? To znaczy tyle, że turkus polega na tym, że akceptujemy i integrujemy w pełni wszystkie inne poziomy świadomości i wynikające z nich postrzegania rzeczywistości. Więc tak, to powinno, też się zgadzam tym i to dla mnie też jest celem. Po co? No przychodzi mi tylko do głowy tylko jedno słowo. Miłość. Ania miała pytanie, tak? Tak, Ania. Tak. Ja miałam pytanie takie właśnie w nawiązaniu do pytania Andrzeja, bo Andrzej pytał, czy może być celem bycie turkusowym, więc ja się pytam, co to znaczy tak naprawdę bycie turkusowym i nie wiem, czy są jakieś metryki, które nagle stwierdzą, tak, jesteś turkusowy, tak, bo masz to i to, więc tutaj ja się podpisuję pod tą drogą i procesem rozwoju ciągłego. Natomiast nie do końca rozumiem to właśnie bycie turkusowym, tak? Ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest turkusowy, to jest tak jak z sukcesem. Własnego się tak naprawdę nie czuje i tak samo jak jest się turkusowym, to tego się nie czuje. Po prostu się jest, to gdzieś tam z głębi serca wypływa, z głębi emocji, jakichś przeżyć i jakiejś takiej świadomości. Natomiast no, ciężko powiedzieć, kiedy jest ten moment on top. Andrzej powiedział, że można znaleźć w necie, no bo faktycznie jest zrobiony turkusometr, choć kiedyś, jakiś czas temu, z dzisiaj Kołmaga powiedział, że właśnie nie ma turkusometra i nie ma takiej checklisty, którą by można było odhaczyć i sobie powiedzieć, że jest się. No a tutaj mamy przykład faktycznie już, że się, pamiętam jak się nazywał chłopak,
pokusił o to, żeby zrobić taką listę, listę jakości, które można pozbierać. No i to myślę, że ten turkusometr można powiedzieć, że każdy sobie ustawi jak chce sam, nie? Trochę. I to jest jego lista po prostu. Tak, to na pewno takie indywidualne cele. Małgosiu, widziałam tutaj łapkę od ciebie. Tak, witam wszystkich. Bardzo się cieszę dzisiejszym tym, jakby, tym tematem. I taką mam refleksję, bo ja pracuję już od dawna na poziomach wartości i jak tutaj było wcześniej mówione, bardzo trudno jest stworzyć, w ogóle czy to jest możliwe stworzenie organizacji turkusowej, bo to jest taki drugi poziom, w którym ma się doświadczenia już w poprzednich wszystkich poziomach, czyli umiejętność zrozumienia każdego z poziomów, czyli ja całkowicie inną metodologią się poruszam, czyli nie kolorami, tylko numerkami. Tak zostało to nam przyjęte i w ten sposób, czyli jak tam jest czerwony, to u mnie jest trójka, więc mogę to mylić. Natomiast czego mi tutaj zabrakło, to turkus to jest dla mnie taka wolna jednostka, no, czyli ktoś, kto akceptuje wszystko i nie jest często jakby zrozumiany przez innych, dlatego że jakby umie doświadczać i patrzeć szerzej. I teraz wcześniej zadałam takie pytania a propos Polski, gdzie my jesteśmy jako naród, czyli w jaki sposób my postrzegamy, gdzie my jesteśmy osadzeni, bo z tego, co się orientowałam mniej więcej, no to gdzieś tam jesteśmy skalibrowani w systemie, czyli my jako naród, większość ludzi gdzieś jest w tym obszarze. Bardzo trudno jest zrozumieć, czym jest tak naprawdę turkus dla innych osób, przynajmniej dla mnie osobiście. I pomimo tego, że pracuję na tym narzędziu, na poziomach wartości, to w organizacji, którą na przykład mamy w tej chwili startup, strasznie się męczę, żeby jakby mieć ludzi, którzy będą się akceptowali na każdym poziomie i tworzyć coś i iść razem dalej, nie? No, czyli taka samozarządzająca się organizacja. Dla mnie temat jest bardzo szeroki i tak czuję, że nie chcę się za bardzo rozgadywać, natomiast pytanie brzmi, jak na przykład były wcześniej były emocje związane z każdym z poziomów i mnie zaskoczyło troszeczkę to, że w systemie jakby dużo było pozytywnych stwierdzeń. Czyli w tym, tam jest chyba zielony czy niebieski, ja nie pamiętam, ja to kojarzę jako czwórkę. I to powoduje, że taki trochę smutek jest, że jesteśmy przyzwyczajeni narodowo, że ktoś musi nami zarządzać. W sensie tak, jak jest organizacja turkusowa, to jak ktoś nie zarządza na przykład, to ludzie się gubią. I ja taką mam taką refleksję, że gotowość innych ludzi nie jest jeszcze na to, żeby mieć organizacje turkusowe, a szczególnie patrząc narodowo na Polskę, bo za granicą jest to łatwiej i tak jak wcześniej tutaj Alicja mówiłaś o młodych ludziach, czyli o tym, o studentach, oni już są inaczej wychowani, inaczej jakby podchodzą do tego i im jest zdecydowanie łatwiej, tylko też nie są zrozumieni. Taka moja chwila refleksji, nie wiem, czy nie za długo. Nie, w żadnym razie. Ja widzę jeszcze tutaj, Andrzej, pytanie od ciebie, natomiast została nam już tylko minuta spotkania. Andrzej tutaj w ogóle pyta, czy można mówić o narodzie w kontekście koloru. Ja mogę, jeżeli mogę tak powiedzieć odnośnie w ogóle kulturowości, tak jak się popatrzy na nie wiem, Hofstede klasyfikację versus turkus, to bardziej bym, to co Małgosia powiedziała, bardziej chyba to widać pokoleniowo niż narodowo. Dlatego, że w tej chwili na przykład, nie wiem, wszystkie, coś w rodzaju turkusu rozwija się, nie wiem, ja akurat mam sporo do czynienia z Francją i tam się to fajnie rozwija i Belgią, a to są kraje też, które mają duży dystans władzy, więc tak jak my. Więc trochę myślę, że to są straszne uproszczenia, jakbyśmy tak przyjęli, nie wiem, klasyfikację Hofstede wszystkich cech narodowych versus to, czy to jest skłonność do turkusu, czy nie.
My jesteśmy chowani w systemach i to nie narodowo, tylko w ogóle edukacja jest systemowa. W związku z tym i ona jest na całym świecie systemowa i cały świat trochę sobie zadaje pytanie, co z nią zrobić, tak? Więc to powoduje, że wchodzimy łatwo w systemy, tak? Jak żeśmy jesteśmy tak chowani od dziecka. Jak popatrzycie na dzieciaki, które wychodzą z systemów demokratycznych, ze szkół demokratycznych, one są inne. Naprawdę są inne i one nie będą dobrymi pracownikami korporacji. Tak, ja w ogóle myślę, że to jest bardzo szeroki temat i jakby ze względu na to, że mamy też ograniczone ramy czasowe, to musimy już kończyć dzisiejsze spotkanie. Natomiast zastanawiam się, czy być może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie ogólnej właśnie takiej dyskusji na ten temat i tego właśnie, czy można być turkusowym, czy my jako naród w ogóle mamy takie predyspozycje i na co tak naprawdę zwracać uwagę, no bo tak jak mówimy, jest to proces, więc no tutaj wiele czynników dochodzi do tego. Ja z mojej strony chciałabym Wam dzisiaj bardzo już podziękować za spotkanie, zaprosić Was na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się 29 lipca. Samozarządzanie, pełnia i cel, 3 filary turkusu. Bardzo proszę też o uzupełnienie ankiety, będziemy wdzięczni za feedback. A teraz jeszcze od 19 do 19.30 organizujemy spotkanie, tak zwany stolik. I był to stolik rzeczywiście, kiedy spotkaliśmy się jeszcze face to face. Natomiast jest to spotkanie dla osób, które chcą współtworzyć turkusowe śniadania, nie tylko dla stałych bywalców, ale też dla osób, które są pierwszy raz i po prostu mają taką chęć, żeby się z nami podzielić swoimi pomysłami. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. No i co?